Cześć, dzień dobry, Radek Sierant, Smakuj Piwo. Od 26 lipca 2018 roku w sieci sklepów Lidl będzie dostępne piwo Cichy Wieczór, czyli piwo żytnie bawarskie Roggenbier z browaru za miastem. Browar za miastem był już na kanale, nie był to zbyt udany debiut. Być może tym razem browar zaskoczy pozytywnie. Co my tutaj mamy? Sympatyczną sowę. Etykiety browaru za miastem są bardzo proste w formie. Wręcz bym powiedział, są takie domowe. Kontra jest równie prosta. Ja myślę, że jakiś taki akcent kolorystyczny, troszeczkę bardziej wyrazisty tutaj zrobiłby robotę, a niekoniecznie jakoś bardzo zmieniłby te etykiety. Myślę, że troszeczkę taki bardziej żywszy kolor by się przydał. Przeczytajmy, co mamy na etykiecie. Żytnie bawarskie. Tradycyjne piwo o bawarskim rodowodzie. Bursztynowy kolor, gęsta piana, esencjonalne. Chmielone z umiarem. Smak i aromat zawdzięcza dużej dawce słodu żytniego oraz pracy drożdży górnej fermentacji. Składniki. Woda, słody jęczmienne, pilzneński, karmelowy, słód żytni, chmiel, drożdże. Fermentis WB06, czyli prawidłowo. Ekstrakt 14,1%. Alkohol 5,8%. Goryczka IBU 27. Data przydatności. 2 kwiecień 2019 roku. Jeśli by ktoś się zastanawiał, jaka to warka. No i podstawowe informacje o tym, kto wypuszcza to piwo na rynek. Przelewamy i sprawdzamy, jak piwo wygląda, jak pachnie i jak smakuje. Piwo syknęło cichutko, nie podniosło się praktycznie w ogóle. Przelewamy je do szkła i sprawdzamy. Wysycenie jest niskie, to na pewno. Ale zobaczcie, jakie drobne bąbelki. Aż miło na to spojrzeć. Słód żytni zagęścił to piwo ewidentnie. Dzięki temu mamy taką niezbyt wysoką, ale zobaczcie, jak fajnie ta piana odbudowuje się dzięki tym bąbelkom, które tak powoli przepływają. Bardzo przyjemny widok, aczkolwiek piana powinna być troszeczkę wyższa. Tutaj już czuję nuty bananowe. Wąchamy, sprawdzamy. Aha, kolor zmętniony, bursztynowy, tak jak obiecano na etykiecie. Wąchamy. No, drożdże na pewno tutaj grają pierwsze skrzypce. Sporo banana, sporo goździka. Pachnie jak dobry wajcen. Jest też taka nutka, no taka pieprzowa, ziołowa, pieprzowa, taka właśnie pikantna troszeczkę. Słód żytni to na pewno. Jest też troszeczkę karmelu i to jest taki przyjemny karmel, taki nie natarczywy, ale taki przyjemnie wpasowujący się w te nuty słodkie. Bardzo przyjemny zapach. Gdybym dostał to piwo w ciemno, mógłbym je nawet pomylić z dobrym wajcenem. Takim troszeczkę właśnie odrobinkę ciemniejszym. Próbujemy, jak smakuje Cichy Wieczór z browaru za miastem. Bardzo gładkie, bardzo oleiste. Wydaje mi się, że wysycenie mogło być troszeczkę wyższe. Przyjemna słodycz. Taka właśnie karmelowo-bananowa. Jeszcze jeden łyk. Jest taka delikatna nutka ziołowa. No 27 IBU. Myślę, że przy ekstrakcie 14,1 to 27 IBU to jest właśnie tak w punkt. Bardzo przyjemne. Ta słodycz karmelowo-bananowa jest troszeczkę przełamywana właśnie tą
ziołową goryczą. Bardzo, bardzo przyjemny efekt. Taki, no w starym stylu bym powiedział, no taki tradycyjny. W zapachu wciąż nutki bananowe na pierwszym planie. Wychodzi też goździk dość wyraźnie. No i taka karmelowość troszeczkę jak z takich właśnie ciągnących się cukierków karmelowych. Taki troszeczkę krówkowy zapach. Mam wrażenie, że delikatnie też czuć alkohol, ale to jest taka nutka mieszająca się z tą ciepłą przyprawowością, taką ziemistością słodu żytniego. Naprawdę jest tutaj co wąchać. Aż się zdziwiłem, no to jest to zwykły Roggenbier, a piwo wydaje się być naprawdę całkiem przyzwoite. Kolejny łyk. Nie jest to słodki Roggenbier, na pewno. Jest to Roggenbier przyjemnie zrównoważony wytrawnością i goryczką. Wytrawność taka właśnie troszeczkę nawet taka kwaskowa delikatnie. Bardzo przyjemnie się to pije, powiem Wam szczerze. Nie czuć, że to jest 5,8. Ja bym, znaczy czuć, no w zapachu troszeczkę było czuć ten alkohol, ale generalnie wydaje mi się, że jak na 5,8 to alkohol jest całkiem nieźle ukryty. Jest to 14, więc w sumie ma co przykryć te 5,8% alkoholu. Piwo pachnie naprawdę dobrze, żadna wada do tej pory nie wyszła. Piwo jest dość ciepłe, nawet w lodówce spędziło może 10 minut po tym jak wyjąłem je z plecaka, więc generalnie no nie ma tak łatwo jak niektóre piwa, które otwieram często zimniejsze. A summa summarum jest to naprawdę dobry Roggenbier. Mógłby być oczywiście troszeczkę bardziej żytni, troszeczkę bardziej oleisty i troszeczkę wyżej nagazowany, ale tak naprawdę to są takie małe niuanse, które mogłyby delikatnie poprawić jakość tego piwa, bo samo w sobie piwo jest naprawdę dobre. Ostatni łyk i werdykt. Tak. Polecam. Cichy wieczór, żytnie bawarskie z browaru za miastem. Drugie piwo z browaru za miastem okazało się znacznie lepsze od pierwszego. Więc jeśli macie Lidla w pobliżu, to za 7 zł jesteście w stanie kupić porządnego Roggenbiera. To tyle ode mnie. Na razie, cześć.